Witajcie w samym środku Czarnego Serca. Jak zapewne część z Was ostatnio zauważyła po moich relacjach na Instagramie, wziąłem udział w promocji organizacji Feline Guardians, zajmującej się wyłapywaniem kocich oprawców, którzy dla zabawy i internetowego poklasku torturują koty, wymyślając do tego najobrzydliwsze i najboleśniejsze metody sprawiania cierpienia tym, którzy sami nie potrafią się obronić. Feline Guardians zrzesza członków z całego świata, stawiając opór brutalnym praktykom rozpoczętym w Chinach. To tam zapoczątkowała się chora moda, której konsekwencje dla oprawców póki co są znikome, lecz nie zerowe. I o to właśnie walczy organizacja. Całokształt patologicznego procederu jest bardzo skomplikowany i zawiły, lecz pomoc bezbronnym nie wymaga wielkiego wysiłku. Nikt z polskiego podwórka nie jest tak zaangażowany w sprawę jak Dama Kier. YouTuberka poruszająca tematykę równie mroczną co ja sam. Swój ostatni film, lub jak to oglądacie, jeden z ostatnich, poświęciła całkowicie na opis sytuacji związanej z chińskim antykocim ruchem, zawierając tam szczegółowy opis wszystkiego, co popchnęło brutalną społeczność chińskich psychopatów do działania, ale co najważniejsze, przedstawia tam sposoby na walkę z tym okrucieństwem. Zapraszam Was do zapoznania się z jej materiałem. Link macie w opisie, tak samo jak link do Discorda i do strony Feline Guardians. Mój dzisiejszy materiał daleko nie będzie odbiegał od tematyki Damy Kier poruszonej przeze mnie we wstępie. Koty zastępowane są małpami, a okoliczności pozostają te same. Odkryto globalną sieć powiązań ludzi, którzy czerpią przyjemność z torturowania młodych małp, a konkretnie makaków. Opowiem Wam o genezie nienawiści do małpiątek, tropiących ich detektywów amatorów oraz o konsekwencjach, które spadły na potwory, sprawiające tyle bezsensownego cierpienia w imię groszowych zarobków. Uprzedzam też, że odcinek nie będzie zawierał żadnych scen przemocy wobec zwierząt, poza ich słownym opisem, który nie będzie należał do najlżejszych. Internetowe społeczności od zawsze zamykały się na zainteresowania konkretnymi dziedzinami czy tematami. Emeryci sieciowi, tacy jak ja, pamiętają jeszcze fora tematyczne czy blogi, które nie wychodziły poza swoją branżę. Dziś jest to już pieśń przeszłości, a społeczności przeniosły się z for na media społecznościowe, tworząc swoje własne grupy czy serwery budowane wokół konkretnych zainteresowań. Tak jak ludzie chętnie budują sieci społeczne, tak robią to też i małpy. W końcu, całkiem podobnie do nas, nasi bardziej włochaci kuzyni są stworzeniami społecznymi, zdolnymi do interakcji, zabawy, przejawiania emocji czy zainteresowań, ale także do walki o teren, które często kończą się dopiero wtedy, gdy jeden przeciwnik wyzionie ducha. O ile ta normalniejsza część społeczeństwa na widok lub wzmiankę o zwierzakach reaguje z zachwytem, być może entuzjazmem czy zwyczajnie szacunkiem do zwierzaka, tak też istnieje pewne spektrum odklejeńców, sadystycznych potworów, którzy traktują zwierzęta jak maszyny zbudowane z mięsa, które istnieją tylko po to, by być torturowanymi. Takie podejście do małp, a konkretnie do młodych małpiątek, ma community, które mówi o sobie Baby Monkey Haters. Społeczność zwyrodnialców kryła się w internecie od lat, lecz pewne wydarzenia wirusowe z roku 2020 nadały odkryciu podziemnej szajki nieoczekiwany tor. Dziennikarze BBC, we współpracy z Lucy Kaptainich, autorką kanału Mad Monkey Mayhem, Niną Jackal, aktywistką praw zwierząt oraz Dave'em Guptarem, autorem kanału Yardfish, rozpoczęli wielomiesięczne dochodzenie w sprawie małpich oprawców. I to nie tak, że nagle osoby rozpracowujące tą szajkę musiały przechodzić weryfikację na szyfrowanych komunikatorach, takich jak Telegram, czy dołączać do specjalnych grup i serwerów na innych platformach. Nie trzeba było specjalnie kopać w ukrytych stronach sieci cebulowej, ani nawet tych bardziej dostępnych, anonimowych platformach jak 4chan. Wszędzie tam można było natknąć się na filmy z małpami w rolach głównych, jeżeli poszukało się wystarczająco dobrze. Najciemniej zawsze jest pod latarnią, a taką latarnią dla społeczności Baby Monkey Haters był i w zasadzie nadal jest YouTube. Wszystko zaczęło się właśnie na tej platformie. Setki kanałów z tysiącami wideo pochodzących głównie z Indonezji czy Malezji dostępnych jest na platformie po wpisaniu odpowiednich haseł w polu wyszukiwania. Nie są to jedyne kraje, bo prawda jest taka, że zamieszane są w to osoby z całego świata. Z oczywistych względów nie podam Wam fraz, których jedynym celem jest wyświetlenie nagrań poświęconych cierpieniu bezbronnych małp.
I mimo, że YouTube podjął już pewne kroki w usuwaniu takich treści, to jak zwykle były one niewystarczające na tyle, by powstrzymać żądnych wyświetleń oprawców. Na jedno usunięte konto przypadało kilka nowych, a walka z małpimi oprawcami przypominała ucinanie hydrzych głów. Jak się później okazało, YouTube był tylko platformą do werbowania nowych członków, zarówno po stronie krzywdzącej, jak i tej ważniejszej. Płacącej za oglądanie coraz to wymyślniejszych tortur, wszystko w akompaniamencie obrzydliwych i niemoralnych komentarzy. Społeczność Baby Monkey Haters cechowała w głównej mierze nienawiść do, jak oni sami nazywali małpy, tree rats, vermins, czyli drzewne szczury, robactwo, pasożyty. Ta nienawiść mogła zmienić się w fascynację bardzo szybko, a do tego potrzebna była idolka. Mini. Mini była znaną małpią celebrytką w społeczności małpich nienawistników. Jej los był z góry przesądzony, gdy trafiła w ręce jednego z oprawców, który postanowił się zabawić z Mini, przeciągając jej tortury przez bardzo długi czas. Mini stała się bohaterką setek filmów, na każdym z nich będąc torturowaną. Zaczynało się, ponownie, dosyć niewinnie. Bardzo popularną praktyką wśród małpich nienawistników na takie pierwsze tortury dla małej małpki jest tak zwany teasing, czyli kuszenie. Głodna małpka doskonale rozpoznaje butelkę z mlekiem. Próby wyciągania łapek po tą butelkę, by tylko się napić, by tylko zapełnić czymś żołądek, to trochę syzyfowa praca, ponieważ na tym cały teasing polega. Oprawca psychicznie torturuje małpkę, pokazując jej butelkę, ale tej nigdy nie udaje się jej dosięgnąć. Finalnie resztę dnia małe małpiątko spędza głodne, mając w nadziei to, że w końcu upragniona butelka z pokarmem do niej przyjdzie. Z każdym kolejnym filmem, gdy zainteresowanie makakiem rosło, rósł też poziom zezwierzęcenia właściciela. Młoda samica makaka przeżyła prawdziwe piekło. Bicie i szarpanie za kończyny to tylko wierzchołek góry lodowej. Małpka była podtapiana. Wykręcano jej palce, czy też wyrywano włosy. Jej właściciel nie wykorzystywał na niej mocniejszego sprzętu, ponieważ chciał monetyzować jej cierpienia tak długo, jak się tylko da. Brutalny właściciel Mini brał do siebie niektóre sugestie padające w komentarzach i wykorzystywał je do dalszego znęcania się. Z czasem młoda małpka na nagraniach zaczęła przejawiać fizyczne tiki wykształcone pod wpływem stresu. Kuliła się, zasłaniała rękoma, skomlała i próbowała uciekać, lecz było to niemożliwe w malutkiej klatce. Znęcano się nad nią kilka razy w tygodniu, od kiedy tylko była malutka. Żyła okropnym życiem i chyba nigdy nie było drugiej, tak bardzo zgnębionej i zniszczonej psychicznie małpy na nagraniach oprawców. Zwykle ich życie kończyło się dużo szybciej. Podobnych znanych małpich istnień było dosyć wiele. Monkey G, Baby Chico, Chiro, Sweet Pea, Mona. Większość małp kończyła swój żywot anonimowo. Jednak to właśnie Mini stała się symbolem szajki zwyrodnialców, a jej właściciel swego rodzaju gwiazdą i bohaterem. Już wkrótce miało się okazać, kim tak naprawdę jest i kto kryje się za pseudonimem Okebro. Ten rozdział jest poświęcony cierpieniu małp, więc jeśli nie chcesz o tym słuchać, to możesz go pominąć. Formy znęcania się nad małpami często zaczynały się od tego niskiego poziomu bestialstwa. Mowa tu o kuszeniu, o krzykach i o grożeniu, wykonywaniu gestów mających sugerować małpce, że zaraz coś może się jej stać. Były to tortury głównie psychiczne, wprowadzanie małpki w stan ciągłego niepokoju. Dla upokorzenia w internecie przebierano je w różne stroje. Nakazywano tańczyć i robić debilne sztuczki, a gdy te się nie słuchały, bo w końcu to młode małpki, no to oprawca zaczynał stosować drobne formy kar fizycznych, by traktować kilkutygodniowe małpy jak ludzkie dzieci i liczyć na to, że będzie to idealna metoda wychowania. Potem było już tylko gorzej. Często tego typu filmy można znaleźć na platformach społecznościowych, takich jak Facebook i jego rolki, czy posty na Instagramie lub na TikToku. Dla nic nieświadomego odbiorcy to tylko śmieszna małpka, która się wywróciła i za karę zostaje oblana wodą. Dla niej samej to tylko zwiastun nadchodzącej poza kamerą kary. Wchodząc w odpowiednie linki, można trafić do grup zajmujących się sprzedażą małych małp. Nie jest to sprzedaż fizyczna, a wirtualna. Za odpowiednią opłatą oprawca może zrobić z małpką, co tylko zechcesz, bo jest to twoja własność, a on twoimi rękoma. Udusi ją, wydłup jej oczy, zostaw w klatce, niech zdechnie z głodu i zgnije, wrzuć do wrzątku. Takie komentarze można spotkać pod filmami dostępnymi na YouTube. Filmy z tych zajść niestety są również dostępne. Wyciek danych z największej grupy, o którym powiem za chwilkę, spowodował wyciek wszystkich filmów, które miały zostać tylko między kupującym a sprzedającymi. Filmy, na których małpy były bite, to chleb powszedni.
Tortury, które były proponowane za pieniądze, to już zupełnie inna para kaloszy. Małe makaki musiały znosić odcinanie uszu i palców. Przebijano szpilkami języki i powieki. Wrzucano małe małpki do blendera, wyłupywano im oczy, a także wrzucano żywcem do gotującej się wody. Na siłę zanurzono dłonie we wrzącym oleju lub przeprowadzano na nich ukrzyżowanie. Małpy były podpalane żywcem, polowane woskiem, a także męczone psychicznie, na przykład trzymane za ogon nad urwiskiem, wzbudzając strach przed upadkiem z wysokości. Wykorzystywano inne zwierzęta, takie jak agresywne psy, do rozrywania małp na części. Wlewano do butelek z mlekiem truciznę, żeby potem nagrywać, jak małpa wymiotuje i jest zjadana od środka przez kwas. Strzelano do nich z pistoletów na kulki, ale także z pistoletu na gwoździe. Przyczepiano małpy do drewnianych pali, a następnie używano ich jako żywych tarczy do gry w rzutki. Małe małpy były rozcinane w pół, topione, a także przywiązywane do torów kolejowych. Nie tylko w komentarzach, ale i w wielu filmach, gdy ktoś mówił o małpach, to używał słów szkodnik czy pasożyt. Oprawcy i przyklaskujący im półmózgi nie uważają, żeby należał się zwierzakom jakikolwiek szacunek. Trzeba je wyeliminować w najboleśniejszy możliwy sposób. W czasach, kiedy odraza do człekokształtnych zaczynała dopiero raczkować w internecie, śledziłem tą sprawę bardzo pobieżnie. Doskonale wiedziałem, że ludzie są zdolni do takich okropieństw. To oczywiście nie ulegało jakiejkolwiek wątpliwości. Nie sądziłem jednak, że zrodzi się z tego społeczność, która rozwinie się tak bardzo, że w swoich szeregach wykształci kulturę liderów, gwiazd i wzorów, które szczyciły się swoją brutalnością. Liderem, jednym z najbardziej rozpoznawalnych oprawców wśród społeczności, był Michael McCartney, którego prawdziwe imię i nazwisko zostało odkryte dopiero po wielu latach. Wcześniej krył się pod pseudonimem Torture King, król tortur. I uwierzcie mi, pseudonim pasował do niego idealnie. Były członek jednego z najgorszych gangów motocyklowych, Mongols California, mieszkał w Virginii, w Stanach Zjednoczonych. Były heroinista posiadał swoją męską norę wypełnioną nazistowskimi symbolami, flagami, a także jego ciało pokrywały tatuaże odnoszące się do nazistowskich ideologii. Już po takim krótkim opisie widać, z czym mamy do czynienia. Tak samo jak i znaczna część community, on też natknął się na wideo z Mini w roli głównej. Tylko że zamiast się wzruszyć czy zezłościć z bezsilności, król tortur zaczął się śmiać, widząc to, co dzieje się na ekranie. Nie minęło dużo czasu, aż król zaczął dowodzić jedną z telegramowych grup, mając u siebie setki tak samo spaczonych jak on członków, których wprowadzał w coraz to głębszą nienawiść do małp. McCartney był jednym z trzech kluczowych dystrybutorów, którzy zostali zidentyfikowani w śledztwie dotyczącym okrutnych gangów torturujących małpy. Zarządzał wieloma czatami grupowymi dla entuzjastów torturowania małp. Ludzie z całego świata wysyłali mu pieniądze, prosząc o nowe filmy przedstawiające tortury i spełnianie ich wymagań, które odbijały się na małpkach. Sam Torture King jednak nie torturował zwierząt, nie miał do nich dostępu. Po odpowiedniej opłacie prośba o wideo była następnie wysyłana do ludzi w Indonezji, którzy znęcali się nad małpami, po czym wysyłali nagranie z tego incydentu do króla tortur, który sprzedawał to dalej. 22 stycznia 2022 roku w skrzynce odbiorczej Lucy, kobiety, która, jak wcześniej wam wspominałem, prowadziła śledztwo w sprawie grupy torturującej małpy, pojawił się e-mail od nieznajomego, który nazwał siebie Ronald McDonald. Proszę, niech to zostanie pomiędzy nami. Napisał, pokazując swoje ludzkie oblicze. Nie jestem złym facetem. Mam 48 lat. Jestem mężem mojej ukochanej z liceum. Mam 19-letnią córkę, jednego kota, a mój owczarek niemiecki niestety zmarł na raka. W społeczności nienawidzącej małp Ronald McDonald był znany pod pseudonimem Torture King. Jego e-mail był wyznaniem, przyznaniem się do wszystkich popełnionych złych uczynków. Zdawał sobie sprawę z tego, kim jest i chciał z tym skończyć, niszcząc Baby Monkey Hate Community od środka. Lucy odpowiedziała na e-mail i dość szybko Torture King poinstruował ją, jak pobrać Telegram i dołączyć do grupy Apes Cage, Małpia Klatka oraz Million Tears, Million Wes. Obie te grupy były grupami, które skupiały się wokół jednego. Nienawiści do małych małp. Kiedy kobieta dołączyła do grup, ten poręczył za nią wśród wszystkich nienawidzących małp członków grupy. Szpieg został wprowadzony, lecz jak się okazuje, nie była to grupa króla tortur. Jeszcze nie. Małpia Klatka czy Million Wes to zbiorowisko najgorszych z najgorszych, a Torture King był tam tylko jedną z gwiazd. Grupą dowodził Mr. Ape,
brutalny i zapatrzony tylko na pieniądze zdolny do wszystkiego człowiek. Mr. Ape chciał, by filmy z tortur uczyniły go sławnym. Jego wielkim pomysłem i znakiem rozpoznawczym było wsadzenie małpki do blendera. Wideo z blenderem było wielkim hitem w społeczności nienawidzącej małp, a Mr. Ape pławił się w sławie, która z niego płynęła. Grupę zasilała również Sadistic Mind, samotna matka z wiejskiej Alabamy. Był też Bones, lotnik sił powietrznych USA z Teksasu. Nie byli to tylko Amerykanie, bo w społeczności byli też oddani członkowie w Europie czy w Australii. Jednym z najokrutniejszych członków grupy była The Immolator, 35-letnia kobieta, która kochała ptaki i mieszkała z rodzicami w angielskich Midlands, po godzinach robiąc wręcz niewyobrażalne krzywdy małym makakom. Wszyscy wyglądali i zachowywali się jak zupełnie normalni ludzie. Tacy, jakich codziennie mijamy na ulicy. Ich druga twarz pojawiała się w internecie, gdzie anonimowość nie jest wcale tak łatwo osiągalna, jak mieli się za jakiś czas przekonać. Lucy nie mogła pojąć tego poziomu sadyzmu, jaki widziała na grupce. W momencie jej dołączenia było tam już ponad 4000 nagrań, co oznaczało potencjalnie 4000 małpich zakończonych istnień. A każde z tych nagrań to dziesiątki lub setki dolarów na kontach oprawców pośredników nagrań. Wcześniej wspominałem wam o Mini i jej właścicielu, tak zwanym Okebro. Pseudonim oprawcy wziął się z jego nawyku powtarzania Okebro w każdym nagraniu. Osoby takie jak Okebro nazywane są w społeczności VO, skrót od Video Operator. Ich zadaniem jest nagrywać i torturować małpy, a filmami zajmowali się wcześniej wymienieni dostawcy. Mr. Ape i Torture King wielokrotnie kontaktowali się z właścicielem Mini za pośrednictwem YouTube, ale ten odmawiał realizacji ekstremalnych pomysłów. Do Okebro dotarli również dziennikarze śledczy, podając się za potencjalnych kupców. Nie wiedział, że godząc się na wymianę wiadomości, a także na połączenie wideo, wpadł w pułapkę, która będzie go naprawdę wiele kosztować. Przyznał, że jeśli chodzi o zabicie Mini, to cena wynosi 5000 dolarów. Kiedy wieść o tym trafiła na grupy psychopatów, to wielu członków było skłonnych wpłacić tak wielkie pieniądze. Podejrzewano jednak, że właściciel Mini po prostu weźmie te pieniądze i ucieknie. Było do niego zbyt mało zaufania, a Mini była celebrytką. Jej właściciel miał więcej do zyskania, utrzymując ją przy życiu. Sadistic Mind, jedna z najbardziej płodnych użytkowniczek Ape's Cage, miała jednak sprawdzonego psychopatę z Indonezji, który w przeciwieństwie do właściciela Mini wydawał się być chętny do zrobienia wszystkiego, o co ta tylko poprosi. Ten konkretny VO pobierał 200 dolarów za film i bardzo szybko dorobił się małej fortuny. W tamtym też czasie największy z całej grupy. Najpotężniejszy Mr. Ape zauważył pierwsze materiały na YouTube, które zaczynały demaskować krąg Baby Monkey Hate, a także ujawniać ich sekrety i ich styl działania. Miesiąc przed nagraniem niesławnego wideo z blenderem, Mr. Ape skontaktował się z Niną Jackel, działaczką na rzecz praw zwierząt i powiedział, że tak naprawdę jest rodzajem tajnego informatora wewnątrz grupy. Podobnie jak Król Tortur powiedział, że planuje obalić nienawidzących małp od wewnątrz. Jackel mu nie uwierzyła. Pomyślała, że ten próbuje stworzyć dla siebie fałszywą przykrywkę, wiedząc, że w społeczności czają się już prawdziwi szpiedzy. I to właśnie wymieniony na początku tego materiału Yardfish wziął na siebie odpowiedzialność i zaczął regularnie rozmawiać z Mr. Ape, tak samo jak zespół śledczy BBC. Okazało się, że pan Małpa prowadził swoje imperium małpich tortur z domu swojej matki na Florydzie. Był zaledwie absolwentem koledżu w wieku około 20 lat. Kiedy pozwolił śledczym zbliżyć się do siebie na tyle, że przyjechali do niego do domu w odwiedziny, to ten powiedział im, że był samotnym dzieckiem, które stało się samotnym dorosłym. W pewnym momencie, jak powiedział, jego ból przekształcił się w nienawiść. To, co było pociągające, to zobaczyć, jak cierpi coś innego, co wyglądało jak człowiek. Ponieważ ja cierpiałem tak samo, powiedział. Mr. Ape zgodził się udostępnić swoje pliki i kontakty, faktycznie stając się informatorem z wewnątrz. Oczywistym jest fakt tego, że robił to ze strachu. Wiedział, że wpadł lub że wpadnie w najbliższym czasie, tak więc zdecydował się iść na ugodę. Osoby takie jak ta czy Torture King nie uważają siebie za złych ludzi. Uważają, że ich poczynania były nieludzkie, ale to nie oni byli tymi rękoma, które krzywdziły. To jest pewien stopień denializmu, wybielanie siebie w najgorszy możliwy sposób, czyli po wpadce, kiedy każda droga ucieczki jest już zablokowana. Steve, reporter BBC, który wtopił się w grupę oprawców, by zyskać zaufanie,
poleciał do Indonezji, by spotkać się w cztery oczy z Okebro. W przeciwieństwie do większości torturowanych małych makaków, Mini przeżyła wystarczająco długo, by dożyć swoich pierwszych urodzin. Stała się sadystycznym trofeum społeczności nienawidzącej małp i to ona, jako symbol udręczonych, miała zostać uratowana w pierwszej kolejności. Na szczęście dla małpki, Mini stała się tak wszechobecna na setkach różnych nagrań, że niektórzy się nią zwyczajnie znudzili. Spekulowano bez końca, kiedy zostanie zabita, a potem w pewnym momencie przestały pojawiać się nowe filmy z jej udziałem, a nienawidzący małp zaczęli się zastanawiać, czy naprawdę nie żyje. Na spotkaniu twarzą w twarz, co prawda krótkim, Okebro pochwalił się, że w ubiegłym tygodniu prawie zabił małpkę, chwytając ją za ogon i uderzał nią o ścianę, w efekcie czego ta mdlała, a z jej ust wydobywała się krew. Pochwalił się również, że przed Mini miał około 20 małp, ale wszystkie już dawno nie żyją. Kolejnym wykonanym krokiem przez dziennikarzy, tym razem już mając na to niezbite dowody w formie wideo, było poinformowanie lokalnej policji, która z niechęcią stwierdziła, że się temu przyjrzy. Dlaczego policja w Indonezji nie wydaje się robić wszystkiego, by uratować te małpy? Dlaczego oprawcom wszystko uchodzi na sucho? Być może spowodowane jest to tym, że Indonezja nie słynie z wielkiego poziomu empatii do czegokolwiek. Być może jest to kwestia braku praw zwierząt. Oprawcy byli częściowo chronieni, ponieważ policja po prostu nie zwracała na nich uwagi, ale także dlatego, że trudno było znaleźć wskazówki w ich filmach, które jasno wskazywałyby na to, kto jest torturującym. Byli sprytniejsi niż ich amerykańscy klienci. Nigdy nie pokazywali swoich twarzy, ani nie ujawniali prawdziwych nazwisk, także filmowali w trudnych do zidentyfikowania miejscach. No, może poza tym imbecylem Okebro. Ale jeśli naprawdę by się przyjrzeć, to można było znaleźć wskazówki, a ich wyszukiwaniem zajmował się Yardfish. Jednakże po stronie amerykańskiej i europejskiej było dużo, dużo prościej. Całkowicie zaangażowany w pomoc przy identyfikacji członków swojego potwornego kręgu, Torture King wytoczył wszystkie możliwe działa. Wysłał zdjęcie swojej twarzy na grupę. Opisał i pokazał siebie, swoje okolice zamieszkania i nakłonił na to pozostałych. Argumentował to tym, by ich więzi jeszcze bardziej się zacieśniły. Trwało to dosłownie chwilę i już zdobył tożsamości dziesiątek osób, które bezmyślnie publikowały swoje wizerunki oraz dane wrażliwe na grupie, która od dawna była przejęta przez ukrytych szpiegów. Jedną z tych osób, która udostępniła swoje dane, była wcześniej wspomniana, najbardziej zdeprawowana, brutalna, kreatywna w swoim okrucieństwie kobieta, ukrywająca się do tej pory pod pseudonimem Sadistic Mind. Jej idealnym wideo były sadystyczne, często nacechowane seksualnie tortury względem małp, które kończyły się długą i bolesną śmiercią. Stacy Story, bo tak naprawdę kobieta ma na imię, oraz jej VO dobrali się idealnie. Jej chory sadystyczny umysł i jego zdolność do czynienia zła to prawdziwa maszynka do robienia pieniędzy na nieludzkich aktach zbrodniczych. Stacy współpracowała bardzo ściśle z Mr. Ape, z którym wspólnie wymyślali nowe pomysły na filmy. Finalnie zarówno on, jak i Torture King postanowili przeciwstawić się i spróbować ściągnąć sprawiedliwość dla niej, jak i jej VO oraz tego typu podobnym ludziom. Jednakże to właśnie ta najbrutalniejsza, Stacy, padła na pierwszy cel. Sadistic Mind została skonfrontowana z dziennikarzami, gdy ci udali się do Alabamy, zatrzymując się na stacji benzynowej, na której kobieta pracuje. Ta oczywiście wypierała się wszystkiego, ale było już dla niej za późno. Dla niej, jak i dla wielu innych. Na tamtym etapie wszystkiemu przyglądał się Departament Bezpieczeństwa Krajowego Stanów Zjednoczonych, który poczynił pewne kroki ku ukróceniu tej przestępczej działalności. Dosyć szybko, dzięki donosicielstwu Torture Kinga, udało się powiązać 25 osób zamieszanych w handel nagraniami i zlecanie uśmiercania zwierząt, a był to dopiero początek. Nie tylko w Stanach Zjednoczonych, ale też w Indonezji rozpoczęły się łapanki. Okebro, którego prawdziwe imię brzmi Ajis Rasajana, został zatrzymany i postawiono mu zarzuty w sprawie znęcania się nad zwierzętami. Areszt go ominął za sprawą wpłaconej kaucji, ale nie więzienie. Okebro trafił na 8 miesięcy za kraty, a wyrok jest tak skandalicznie niski, ponieważ Mini, jako makak, nie była gatunkiem chronionym. Po powrocie mężczyzny do domu, reporterzy BBC udali się do niego, by porozmawiać o jego czynach. Mężczyzna płakał i obwiniał kontaktujących się z nim psychopatów o to, co działo się z Mini.
Dla niego był to łatwy pieniądz, który go zaślepił tak bardzo, że posuwał się do tortur na bezbronnej małpce. Prawda jest taka, że były to krokodyle łzy. Jemu wcale nie było przykro. Płakał tylko dlatego, że został złapany. Miał wystarczająco dużo czasu na przemyślenie swojego okropnego, psychopatycznego zachowania, ale kontynuował to wszystko w imię pieniędzy i poczucia władzy. Okebro tłumaczył się biedą i próbą wiązania końca z końcem, zwłaszcza, że miał syna w tym samym wieku co gnębiona Mini i osobiście po części rozumiem taką argumentację. Trud przeżycia w kraju takim jak Indonezja jest niewyobrażalny, ale kiedy przekracza się taką granicę jak śmierć i monetyzowanie czyichś męk, to ubóstwo nie jest już żadnym usprawiedliwieniem. Płacz to tylko metoda na ocieplenie swojego wizerunku, a najwięksi twardziele i gnębiciele stają się równie bezbronni co ich ofiary, kiedy sami zostają złapani. Próba grania na emocjach i wywoływania empatii jednak nie działa przy skali ich wykroczeń i wyrządzonych krzywd. Największy zwyrodnialec, którego czyny pochłonęły najwięcej istnień w najgorszy sposób, V.O. współpracujący z Mr. Ape oraz Sadistic Mind, okazał się być urzędnikiem w Sinkawang City. Został on aresztowany przez specjalną dyrekcję dochodzeń kryminalnych Policji Regionalnej Zachodniego Kalimantanu w związku ze sprawą komercjalizacji i sprzedaży treści wideo zawierających tortury oraz zabijanie małp długoogoniastych. Dyrektor Policji Regionalnej szybko wysłał zespół, który współpracował z obserwatorami zwierząt i przeprowadził dochodzenie w celu znalezienia informacji o miejscu pobytu sprawcy. Po złapaniu sprawdzono telefon podejrzanego i znaleziono dziesiątki filmików pokazujących torturowanie małp, co tylko potwierdzało wersję dziennikarzy śledczych. Poza torturowaniem na zlecenie, sam posiadał kilka własnych kanałów z filmami. Szacuje się, że zabił ponad 17 różnych małp w okresie 6 miesięcy. Komisarz policji ujawnił, że kiedy udał się do domu sprawcy, znalazł tam martwą małpkę owiniętą w czarny plastik. Milion indonezyjskich rupii, a także różne przedmioty używane przez sprawcę do tworzenia treści, tak jak kuchenki gazowe, patelnie, lutownice, młotki czy proce. A to wszystko było używane do przeprowadzania tortur. Postawiono mu zarzuty znęcania się nad zwierzętami i skazano go na 3 lata pozbawienia wolności. Ze źródeł, które udało mi się odszukać, znalazłem informację, że nikomu z trójki liderów, Torture King, Mr. Ape oraz Sadistic Mind, nie postawiono żadnych zarzutów, ale za to główny śledczy Departamentu Bezpieczeństwa Wewnętrznego USA w tej sprawie, Paul Wolpert, wierzył, że to oni byli przywódcami siatki zajmującej się rozpowszechnianiem treści z torturami zwierząt. Poprowadził swoje śledztwo do końca, przedstawił dowody przed sądem i doprowadził ostatecznie do tego, że trójka psychopatów stanęła przed sądem wraz z ponad 20 innymi zamieszanymi w tą sprawę osobami. Wszyscy oni zostali oskarżeni i skazani za rozpowszechnianie treści przedstawiających tortury na zwierzętach. Nie znam dokładnego wyroku, ale każdemu z nich może grozić do 7 lat więzienia. Zastanawiałem się, skąd bierze się tak wielka nienawiść w tych ludziach. Czemu akurat musi się to odbijać na zwierzętach? Czemu akurat są to małpy, a nie inne gatunki? A jeżeli już małpy, to dlaczego ich celem padają ich młode? Oczywiście nie da się tłumaczyć chorego umysłu zwyrodnialców czerpiących z tego radość. Jest to zdecydowanie choroba psychiczna, tego nie da się podważyć, ale zacząłem grzebać i szukać informacji, skąd ona może się brać. Najczęściej pojawiającą się odpowiedzią, a co za tym idzie najbardziej prawdopodobnym argumentem, jest nasza pierwotna natura i Dolina Niesamowitości. Jest to termin, który opisywałem Wam już wcześniej w moim filmie o transfiguracji. Dolina Niesamowitości, z angielskiego Uncanny Valley, to zjawisko zwykle używane do opisywania wpływu realistycznie wyglądających ludzkich podobizn na to, jak ludzie postrzegają je z przerażeniem i odrazą. Jeśli coś w ogóle nie przypomina człowieka, ale ma pewne ludzkie cechy, to uważamy, że jest to urocze. Na przykład pies podający rękę, pluszowy miś lub lalka z wielkimi oczami. Jednak im bardziej dana rzecz zbliża się do bycia prawdziwym człowiekiem, ale nadal istnieją jakieś mikrosposoby, w które różni się taka lalka, robot czy cokolwiek innego, na co patrzymy, to sprawia to, że czujemy się podświadomie przerażeni. Co ciekawe, nie tylko twarze i ludzkie kształty, ale także niektóre protezy wywołują podobną reakcję. W skrajnych przypadkach są to ludzkie zwłoki czy zombie w filmach.
Sam pomysł wyjaśniający Dolinę Niesamowitości polega na tym, że w końcu stworzymy roboty tak podobne do ludzi, że nie będą od nas odróżnialne. Budzi w nas instynktowny strach i nienawiść. Ta reakcja jest ewolucyjna. To właśnie to powstrzymywało nas przed zbliżaniem się do umierających, chorych lub do zwłok, które mogłyby nas zabić, przenosząc na nas choroby. Wiemy, że biologicznie współczesny Homo sapiens istniał w tym samym okresie co inne gatunki ludzkie, takie jak Homo neandertalis. Wbrew temu, co może się wydawać mylące, a jest dosyć powszechnym rozumowaniem, nie istniała jedna ludzka linia ewolucyjna, ale było to wiele linii, wiele różnych gatunków ludzkich, z którymi konkurowaliśmy lub z którymi konkurowali nasi przodkowie. W miarę jak ludzkie grupy kolonizowały świat, to właśnie Dolina Niesamowitości pomagała nam odróżnić członków naszego gatunku, którzy mogli wyglądać zupełnie inaczej niż my, od tych, którzy byli bliskim, ale zupełnie innym gatunkiem jak my, chociażby małpy. Pomagało nam to też w praktyce łączyć się w pary tylko z tymi pierwszymi, dobijając już do brzegu. Na początku uważano, że nienawiść wobec małp może być spowodowana przez agresję związaną z urokiem zwierzaka. Brzmi to idiotycznie, ale już tłumaczę. To jest ten moment, kiedy ktoś mówi, że jego kotek, piesek czy inne zwierzątko jest tak słodkie, że ma ochotę udusić go z miłości, mocno tuląc i całując. Albo to też ten moment wtedy, kiedy babcia lub ciocia przyjeżdża i ściska cię tak mocno za poliki, że aż szarpie i prawie ci je odrywa. W jakiś sposób jest to agresja, ale nie jest to nacechowane nienawiścią. Wręcz przeciwnie. I w zasadzie takie coś można przenieść właśnie na baby monkeys, no bo w końcu małe małpki są całkiem słodkie, prawda? No ci ludzie, ci oprawcy jednak nie uważali, że małe małpki są tak urocze. Byli to sadystyczni ludzie z pogranicza psychopatii, którzy krzywdzą zwierzęta lub dzieci dla czystej ciekawości i uciechy. Mimo to kolejnym aspektem jest to, co nie dawało mi spokoju. Wielu z nich, jak chociażby Torture King, miało swoje własne dzieci czy inne zwierzaki i kochali je. Nie krzywdzili ich w żaden inny sposób. Nawet szukając informacji w internecie natykałem się na komentarze takie jak ten widoczny na ekranie. Zawsze byłem bardzo empatyczny w stosunku do wszystkiego, w szczególności do zwierząt. Widok wiewiórki rozjechanej przez samochód powodował u mnie ból serca i przygnębienie. Taki byłem od zawsze. Oczywistym jest, że nie byłbym w stanie oglądać nagrań, na których zwierzęta są krzywdzone. Aż pewnego dnia natknąłem się na wideo małego makaka, który został zaatakowany przez resztę stada. Zamiast klasycznej empatii poczułem żądzę krwi. Totalnie jak nie ja. Od tego momentu zdałem sobie sprawę, że nienawidzę makaków. Małpy i szympansy zupełnie na mnie nie działają, ale makaki, a w szczególności ich młode, budzą we mnie mroczną, złą żądzę krwi. Jest to coś, czego nie rozumiem i nie chcę taki być, ponieważ uważam, że wpływa to źle na moją energię, którą wydzielam i powoduje we mnie złą karmę. Chciałbym wiedzieć, co jest ze mną nie tak. Spójrzcie na to. Jestem członkiem grupy Baby Monkey Hate. Pomimo komentarzy, które pisałem na YouTube, tak naprawdę nie skrzywdziłbym żadnej małpy, gdybym mógł. Po prostu fantazjuję o tym i jaram się reakcjami małp. Zastanawiałem się nad tym, co jest w nich takiego, że mnie obrzydzają. I najlepszą odpowiedzią, jaką mogę wymyślić, jest to, że przeraża mnie to, jak bardzo przypominają pod pewnymi względami ludzi. To nie tak, że nienawidzę ludzi. Nienawidzę zwierzęcych naśladowców ludzi. Nienawidzę widoku, gdy noszą ludzkie pieluchy i trzymają butelki przeznaczone dla ludzkich dzieci swoimi dziwnymi małymi rączkami. A dlaczego nienawidzę małych małp, ale nie dorosłych? To już jest trudniejsze do odpowiedzenia. Czy to dlatego, że chcę znęcać się na bezbronnych, jak niektórzy tutaj spekulują? Nie. Nie chcę krzywdzić bezbronnych ludzi, kotów czy psów. Myślę, że to dlatego, że te małe małpki zachowują się jak żałosne, jęczące, bezradne małe gówna. Sposób, w jaki trzymają się swoich rodziców lub czegokolwiek miękkiego i wpadają w napady złości, kiedy się je odrywa, jest po prostu żenujący. Wpadają w szał i płaczą, gdy zostaną same na 2 sekundy. Dla mnie jest to po prostu obraźliwe, jak ludzkie, ale brzydkie i żałosne one są. Rozumiem, że to ich żenujące, przerażone zachowanie jest ewolucyjną adaptacją do wysokiego prawdopodobieństwa dzieciobójstwa wśród małp. Ale rozumiem też, dlaczego dorosłe małpy tak bardzo chcą je zbić. Takich komentarzy jest masa. Pomimo tego, że wszyscy szczegółowo rozmawiali o torturowaniu małych małpek, prawie wszyscy twierdzili, że nigdy nie skrzywdziliby dzieci,
a czują nienawiść tylko w kierunku do małych małpek, a nie dorosłych małp, ani żadnych innych zwierząt. To właśnie niemowlęta makaków są największym celem nienawiści. Młode makaków bardziej niż jakiekolwiek inne naczelne przypominają ludzkie dzieci. Wyglądają bardzo ludzko w obszarze głowy. Nawet bardziej niż bonobo, szympansy i inne małpy, z których wszystkie są bliżej spokrewnione z nami, a nie tak jak makaki. Młode tego gatunku mają bardzo mało włosów na twarzy lub nie mają ich wcale. Występują w różnych odcieniach koloru pastelowego i brązu. Mają oczy, uszy i wyraz twarzy podobny do ludzkich dzieci. Dorosłe osobniki już w zupełności nie wyglądają jak ludzie, ale warto zapamiętać, że nie są to ludzkie dzieci. Hipoteza idąca za wyjaśnieniem jest więc taka, że ludzie, którzy nadal są nosicielami alleli genów silnie wywołujących u ludzi reakcje strachu, wściekłości lub obrzydzenia typu Dolina Niesamowitości, wywołują tą reakcję widząc małe makaki. Jest więc to problem natury genetycznej, który jest tak silny, że jego psychiczny ślad zdecydowanie góruje nad świadomym ludzkim zachowaniem, które wydawałoby się dzięki życiu w cywilizowanym społeczeństwie nie powinno dopuścić do takich sytuacji. Nie wszyscy jednak są tak silni psychicznie, by kontrolować swojego własnego wewnętrznego jaskiniowca, którego jedyną rządzą jest żądza mordu. Można wierzyć lub nie, że w naszym DNA jest głęboko zakorzeniona niechęć do małp lub do wszystkiego, co przypomina nam nas samych, lecz nie idealnie. Skąd więc w ludziach taka nagła niechęć do małpiątek? Jest to całkowicie możliwe, że mieliśmy z nimi problemy w pewnym momencie bardzo wczesnej ewolucji na etapie człowieczeństwa. Żadne inne zwierzę nie wzbudza w tych psychopatach takiej niechęci. Musi więc istnieć jakiś logiczny powód obrzydzenia małymi makakami, lecz nic nie tłumaczy podejmowanych przez oprawców działań i osobiście nie jestem w stanie sobie wyobrazić, jak bardzo potężna musi być żądza krwi, by całkowicie odcięła nam ludzkie myślenie w umyśle takiego człowieka. Zwłaszcza, że wielu z zamieszanych w to oskarżonych nie podejmowało się niczego własnoręcznie. Małym słowem zakończenia tej próby dotarcia do źródła problemu powiem, że w trakcie pisania zakończenia trafiłem na mało wiarygodną, lecz całkiem ciekawą hipotezę dotyczącą postępowania torturujących. Założenie mówi, że osoby znęcające się nad małpami lub czerpiące radość z oglądania tego typu filmów to ukryci pedofile, którzy małe małpy używają jako pośrednika do swojego pożądania do dzieci, ale jeszcze w pełni nie wkroczyli w świat zainteresowania się ludzkimi dziećmi. Być może wciąż starają się zaprzeczać sami przed sobą, tak więc swoje pożądanie maskują w taki dziwaczny sposób. Jest to jednak bardzo daleko idące przypuszczenie. Wszystkie te aktywności oraz przypuszczenia prowadzą do odkryć, o których większość ludzi pewnie nawet w życiu nie słyszała. Termin zoosadyzm to czerpanie przyjemności, również i przyjemności seksualnej z okrucieństwa wobec zwierząt. Zoosadyzm jest częścią triady McDonalda, zestawu trzech zachowań, z których obecność dowolnych dwóch jest uważana za predykcyjną lub związaną z tendencjami do przemocy zachowań psychopatycznych. Triada łączy okrucieństwo wobec zwierząt, obsesję na punkcie rozpalania ognia i uporczywe moczenie nocne po ukończeniu 5 roku życia z zachowaniami agresywnymi, w szczególności z zabójstwami i atakami na tle seksualnym. Zachowania z wymienionej triady nie są jednak przyczynowo-skutkowe podczas badania związku z późniejszymi drapieżnymi zachowaniami, ale raczej przewidują zwiększone prawdopodobieństwo przyszłych wzorców zachowań i dają też profesjonalistom szansę na powstrzymanie niektórych wzorców, zanim się rozwiną. Nie u wszystkich to jednak działa i niektórzy młodociani przestępcy, którzy zabijają zwierzęta, traktują to jako preludium przed morderstwem ludzkich ofiar. Prawdę mówiąc, w przeważającej większości przypadków seryjnych morderców zawsze zaczyna się od zwierząt, by później skosztować smaku odebrania ludzkiego życia. Przykłady można by mnożyć. Jeffrey Dahmer, BTK, Dave Berkowitz, Luca Magnotta czy Ted Bundy, oni wszyscy zaczynali od znęcania się nad zwierzętami, a do historii przeszli jako najwięksi seryjni mordercy w historii. Okrucieństwo wobec zwierząt służy głównie do wyładowania swojej frustracji i złości. W dzieciństwie seryjni mordercy nie mogli wziąć odwetu na tych, którzy spowodowali ich upokorzenie, tak więc wybierali zwierzęta, ponieważ były one postrzegane jako słabe i bezbronne. Podobnie sytuacja może wyglądać w wieku późniejszym, lecz motyw jest dalej podobny – poczucie władzy w dominowaniu nad bezbronnymi zwierzakami. Zjawisko torturowania małp samo w sobie jest czymś obrzydliwym. Odkryto jednak, że małpy są całkowicie zdolne do torturowania swoich młodych. Po urodzeniu niektóre matki porzucają młode na miejscu.
inne są zabijane przez dominującego samca lub samicę, gdy stado staje się zbyt liczne. Te porzucone czasami zabijane są przez inne stada małp, niechętne by przyjąć podrzutka lub zwyczajnie by pozbyć się konkurencji. Małpie niemowlęta są również zabijane podczas walki lub gdy nowy samiec przejmuje władzę i często są to naprawdę sadystyczne popisy. Możliwym jest, że ci ludzcy oprawcy, a konkretnie ich zachowanie w tym temacie nie różni się więc zbyt mocno od małp, których tak bardzo nienawidzą, pośrednio naśladując ich zachowania, nawet o tym nie wiedząc. Możliwe, że jest to kolejna popieprzona odmiana hardkoru. Nurtu, który odnosi się do szczególnie ekstremalnej pornografii, zazwyczaj związanej z przemocą i pedofilią. Czymkolwiek to zjawisko tak naprawdę jest, nie jest to ani moralne, ani normalne, a sprawcy powinni jak najszybciej ponieść karę. Wymówka, że małpy są szkodnikami, jest wyjątkowo tandetna, biorąc pod uwagę fakt tego, że torturowanie gołębia lub myszy nadal byłoby tak samo niehumanitarne i zdemoralizowane. Nasuwa się więc pytanie, czy istnieje jakakolwiek pomoc? Odpowiedź jest krótka. Tak, Mini udało się uratować z rąk oprawcy. Trafiła do specjalnego małpiego sanktuarium Jakarta Animal Aid Network. Kiedy tam przybyła, po tym jak uratowała ją policja, miała złamany ogon i szczękę, a jej zęby mleczne były połamane lub wybite. Weterynarz powiedział, że była tak bardzo zestresowana. Bała się ludzi i kuliła się pod siebie. Mała małpka potrzebowała 4 miesięcy, by psychicznie odpocząć od swojego gnębiciela. Po tym czasie stała się odważniejsza, bardziej ciekawska. Zaczęła bawić się z innymi małpkami, powoli żyć tak jak powinna. Kiedy Mini trochę wyzdrowieje i nauczy się nieco więcej, co zajmie jej około 2-3 lat, zostanie wypuszczona na wolność. Aby jej ponownie nikt nie złapał i nie skrzywdził, właściciele sanktuarium zadbali o to, by nie zdradzać miejsca pobytu swoich małpich podopiecznych. Wiemy jednak, że jest to dziewicza zalesiona wyspa w chronionym rezerwacie, więc ludzie nie mają nawet tam prawa wejść. I choć Mini jest bezpieczna, a główna siatka przestępców została rozbita, nie wszystkie historie kończą się happy endem. Handel małpimi wideo trwa, a na miejsce byłych liderów przyszli nowi, zapewne dużo bardziej uważni. Tutaj z pomocą przychodzi strona ladyfreethinker.org, do której oczywiście link zostawię w opisie. Fundacja założona została przez wcześniej wspomnianą Ninę Jackel, która brała czynny udział w zdemaskowaniu szajki przestępców spod szyldu Baby Monkey Hate. Fundacja umożliwia każdemu podjęcie prostych działań, aby pomóc cierpiącym zwierzakom, zmieniając sytuację za pomocą jednego kliknięcia i podpisaniu internetowej petycji. A takich zostało już podpisanych ponad 20 milionów. Taka ilość uniesionych w górę rąk bezpośrednio wpływa na losy podopiecznych, ratując życie zwierząt i stawiając sprawy o przerażającym okrucieństwie na oczach urzędników rządowych, którzy wcześniej nie zdawali sobie sprawy ze skali brutalności wobec bezsilnych. Zespół fundacji nie tylko pracuje nad zmianą praw zwierząt, ale także zapewnia bezpośrednią pomoc zwierzakom w rozpaczliwych sytuacjach. Na przykład małpom wyrwanym z rąk kultu Baby Monkey Hate, kotom, które padły ofiarą mody na tortury w Chinach, a także zwierzakom z okrutnego handlu mięsem. Na stronie, która obecnie wyświetla Wam się na ekranie, można pisać maile do urzędników rządowych, a gotowy formularz automatycznie przekieruje Was do poczty, wypełniając wszystkie niezbędne pola. Pozostaje tylko podpisanie się i kliknięcie wyślij. Na stronie fundacji znajdziecie również ogrom podobnych gotowców w wielu różnych sprawach. Zachęcam do przejrzenia i pomocy tym, którzy sami nie potrafią stanąć w swojej obronie. Mam wrażenie, że dzisiejszym materiałem i tak tylko ledwie dotknąłem powierzchni problemu, a pod grubą warstwą tajemnic istnieje dużo więcej zdeprawowanych aktów przemocy. Mimo że główni sprawcy siedzą w więzieniach, nie znaczy to, że to community zniknęło. Powstrzymanie ich to kwestia organizacji, czasu oraz chęci, a także i zmian prawnych w stosunku do zwierząt. Nie mieści mi się w głowie fakt, że tak wiele krajów na świecie zupełnie nie interesuje się losem zwierzaków, porównując je z przedmiotami, bo młotek czy butelka napoju ma tyle samo praw co niektóre gatunki. To może być właśnie nasz czas. Czas zmian. Ale by to wszystko się wydarzyło, potrzebujemy pomocy największych. A naszą jedyną bronią jest nasza ilość, zaangażowanie i upór w dążeniu do celu. W Los Angeles Nina Jackel próbowała pozwać YouTube za udostępnianie filmów, bo dawanie platformy na takie treści, a potem zamiatanie sprawy pod dywan lub odwracanie wzroku to po części współudział. Sędzia jednak wydał orzeczenie na korzyść YouTube, broniąc serwisu.
W oświadczeniu powiedział nam, że na platformie nie ma miejsca na znęcanie się nad zwierzętami, a firma ciężko pracuje, aby szybko usunąć treści naruszające zasady. W samym 2023 roku usunęliśmy setki tysięcy filmów i zamknęliśmy tysiące kanałów z powodu naruszenia naszych zasad dotyczących przemocy i drastycznych treści, napisał rzecznik w oświadczeniu. Podobnie sytuacja wygląda z Telegramem. Rzecznik tego komunikatora powiedział, że jest zaangażowany w ochronę prywatności i wolności słowa, a jego moderatorzy nie mogą aktywnie patrolować grup prywatnych. Za pomocą prostego wyszukiwania nadal można znaleźć na YouTube niepokojące filmy o małpach, ale wydaje się, że te najgorsze tortury zniknęły z serwisu. Wtem pojawia się jakiś nowy kanał, który psuje moją retorykę, dodając kolejny film z udziałem małpy i wiertarki. Telegram żyje i ma się dobrze, a grupy z małpimi oprawcami dalej rosną w członków i w treści. Co zaskakujące, Facebook jest obecnie domem dla co najmniej kilkudziesięciu grup zajmujących się torturami małp. Niektóre liczą nawet tysiące członków. Część z nich powoli znika, ale ile jest takich, które uchodzą pod radarem moderatorów? Jest to naprawdę bardzo trudne do stwierdzenia. Gdzie zaczyna się cenzura, a kończy wolność słowa? Czy taką granicą może być łamanie prawa i czy jesteśmy w stanie wymusić na gigantach społecznościowych nakładanie ograniczeń na odpowiednie treści? W sytuacji, gdy chodzi o cudze życie, bezbronne życie odbierane w najgorszy sposób, dla monetyzacji bestialskiego zachowania uważam, że powinniśmy bezwłocznie reagować. Internet jest miejscem pozbawionym granic od zawsze. Swoisty dziki zachód. O ile sam popieram wolność słowa i wolność wyboru, tak tutaj jestem za regulacjami nielegalnych treści. Normalni użytkownicy internetu i tak nie mają zamiaru wchodzić do tak drażliwych miejsc w internecie, a ci, którzy mają wolną rękę i parają się krzywdą bezbronnych, będą mogli być skuteczniej ścigani po nałożeniu odpowiednich regulacji, no i odpowiednio za to karani. Normalni użytkownicy nie ucierpią, ale hydra zostanie pozbawiona kolejnej z głów. Przypominam o organizacji Feline Guardians, która pomaga kotom masowo torturowanym w Chinach, a także o organizacji Lady Free Thinker, która pomaga bezbronnym małpom torturowanym w imię dolarów. I pamiętajcie, pomóc można zawsze. Czarne serce.